Jak powszechnie wiadomo, prawdziwy facet zaczyna się od 1,80 m. Kurdupel cholerny! Kurdupel? Kurdupel? Niezależnie od tego, czy wierzysz w takie bzdury, czy nie, umówmy się, że wyżsi ludzie postrzegani są jako bardziej atrakcyjni. Tak ukształtowana jest nasza kultura. Dlatego dzisiaj powiemy Ci, jak ubierać się, żeby wyglądać na wyższego. Ja mam na imię Karol, a to jest Dandycore, kanał, który rozwiązuje wszystkie wątpliwości związane z męskim stylem. Nawet jeśli jesteś zupełnie normalnego wzrostu, to i tak zostań z nami. Powiemy Ci, czego w ubiorze powinieneś unikać, żeby optycznie nie odejmować sobie centymetrów. Noś dopasowane ubrania. Mimo powracającej mody na regular fit czy szerokie spodnie, warto pamiętać o tym, że ubrania, które są po prostu za duże lub za długie, optycznie będą Cię skracać. Marszczące się załamania na dole nogawek, które nadal układają się w szeroką bułę, skracają Ci nogi. A co za tym idzie, wizualnie robią krzywdę Twojej sylwetce. Podobnie jest za długimi rękawami i koszulami lub koszulkami wypuszczonymi na spodnie. W skrajnych przypadkach wygląda to jak ubrania, które powinien nosić ktoś dużo wyższy, a Ty sam wizualnie się w nich gubisz. Co za tym idzie, wyglądasz na niższego. Wybieraj ciemniejsze kolory. Czarny wyszczupla. Chyba każdy słyszał to powiedzenie. Jednak ciemne kolory mają jeszcze jedną zaletę. Lepiej ukrywają cienie, które powstają w różnych załamaniach tkanin. Efektem takiego maskowania cieni jest mniej przypadkowych poprzecznych i chaotycznych ukośnych linii, które wizualnie mogą zaburzyć wygląd Twojej sylwetki i minimalnie Cię skracać. Oczywiście nie oznacza to, że chcąc wyglądać na wyższego, powinieneś pozbyć się wszystkich jasnych lub wzorzystych ubrań ze swojej szafy i zamienić ją w szafę typowego metala, gdzie wszystko jest w różnych odcieniach czerni. Po prostu musisz mieć tę zasadę na względzie i przy okazji pamiętać, że czarny to nie jedyny ciemny kolor. W naszych książkach taką ciemną bazą kolorystyczną są granatowy, bordo, ciemny brąz oraz ciemny szary. Czerń pojawia się relatywnie rzadko. Jeśli interesują Cię gotowe i sprawdzone rozwiązania, które możesz od razu zastosować na gruncie swojej codziennej garderoby, to gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z oboma tytułami na stronie sznyt.com.pl Męska szafa. Link znajdziesz w opisie. Unikaj wysokich kontrastów. Ubiorze ważne są proporcje i dopasowanie. Wysoki kontrast może zwrócić uwagę na pewne niedoskonałości w sztuce i je uwypuklić. Standardowo mówi się, że przy połączeniu spodni i marynarki powinniśmy mieć wizualny podział sylwetki na pół. Jednak jeśli coś będzie skopane w proporcjach, to szybciej będzie to widoczne, kiedy odcienie kolorystyczne między górą i dołem będą bardziej wyraźne. Rozwiązaniem nie jest oczywiście wybór monochromatycznych zestawów zawsze i wszędzie, ale połączenie tylko ciemnych lub tylko jasnych kolorów będzie grało na Twoją korzyść. Wybieraj wzory o mniejszej skali. Na bank słyszałeś o tym, że poziome pasy mogą Cię wizualnie skrócić. Co ciekawe, to nie ich poziomość jest problemem, tylko właśnie pasy. Paski, paseczki, paseczunie. To już lepiej. Chodzi o to, żeby między poszczególnymi elementami wzorów nie było dużej odległości, albo żeby one same nie były duże. Więc tak drobna zmiana, jak wymiana dużej kraty na mniejszą kratkę lub wspomnianych wcześniej potężnych i grubych pasów na drobny prążek, zrobi robotę. Wzorów nie ma się co bać, ożywiają każdy zestaw, wprowadzają różnorodność i po prostu są ciekawe. Przy okazji warto jedynie zwrócić uwagę na ich skalę. O łączeniu wzorów mówiłem w filmie, który znajdziesz obecnie podlinkowany w karcie. Zapomnij o spodniach z niskim stanem. W materiale o spodniach, który niedawno pojawił się na kanale, tłumaczyłem, jak poprawnie wybrać idealnie dopasowane do siebie spodnie. Jednym z punktów były właśnie spodnie z niskim stanem, które swego czasu zawładnęły rynkiem. Stan to odległość od górnej krawędzi spodni do szwu w kroku. Gdy nie jest odpowiednia, spodnie są niewygodne w noszeniu i wyglądają źle. Praktycznie większość dostępnych w sieciówkach modeli w ostatnich latach miała żenująco niski stan. Do tego stopnia, że można było je pomylić z modelami damskimi. Nadal jest to normą w wielu miejscach, a nisko osadzone spodnie wydłużają tułów i skracają nogi i realnie są chyba największym skracatorem męskiej sylwetki. Unikaj ich za wszelką cenę, szczególnie jeśli dodatkowo będą przykrótkie albo absurdalnie długie. Wtedy dwa nieszczęścia masz gwarantowane. Najłatwiej rozpoznać takie spodnie po tym, gdzie leży ich pas. Jeśli na biodrach, to jest to niski stan. Oczywiście zasada ta tyczy się również noszenia nisko opuszczonych spodni, nawet jeśli te mają normalny stan. Efekt będzie identyczny, a na dodatek będzie skutkował efektem smutnej dupy. Wyglądasz jak pierdolony palant. Wybaczalne jedynie, kiedy taki efekt jest celowy, bo ma nawiązywać do stylu związanego z kulturą hip-hopową. Wpuść koszulę lub koszulkę w spodnie. Wcześniejsze punkty bezpośrednio wskazują na to, jak ważne w odbiorze sylwetki jako wyższej są nogi. Wpuszczenie koszuli lub t-shirtu do spodni od razu bardziej je eksponuje i jest jednym z najprostszych sposobów na to, jak uniknąć wizualnego skracania się. Wiele koszul nie jest też długością przystosowanych do noszenia na spodniach i są one po prostu za długie. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak poprawnie dopasować koszulę oraz jaką długość powinny mieć te, które nosi się wypuszczone na spodnie, to sprawdź film na ten temat, który niedawno przygotował Dawid.
Link wyświetla się teraz tutaj oraz standardowo znajdziesz go w opisie pod filmem. W przypadku t-shirtów i koszulek polo ważna jest jeszcze długość rękawa. Długi, krótki rękaw, jakkolwiek by to nie brzmiało, sprawi, że twoje ręce będą wydawały się krótsze, co wpłynie podobnie negatywnie na odbiór całej sylwetki. Jeśli jesteś chudy, tak jak ja, to i tak nie ukryjesz tego pod t-shirtem. Lepiej jest więc mieć rękawy odpowiedniej długości i nie masakrować sobie sylwetki. Litera V. V, czy odwrócony trójkąt, to geometryczny ideał kształtu męskiej sylwetki. Może on jednak pojawić się u ciebie bez ani jednej minuty spędzonej na siłowni. Wystarczy, że zdecydujesz się na t-shirty lub swetry z dekoltem w serek. Optycznie wydłuży to linię twojej szyi i sprawi, że będziesz wydawał się minimalnie wyższy. Jednak uwaga, w tym przypadku od przybytku głowa boli i absurdalnie głębokie wcięcia będą wyglądały źle i wcale nie sprawią, że będziesz wydawał się jeszcze wyższy. Podobnie pozytywny efekt ma noszenie zapiętej marynarki. Jej klapy układają się w głęboko wycięte i długie V, co daje jeszcze lepszy efekt niż w przypadku t-shirtów i swetrów. Następnym razem, jak będziesz w sklepie, to przyjmiesz oba typy swetrów, jeden z okrągłym dekoltem, a drugi z dekoltem w serek. Od razu zobaczysz, na czym polega różnica. Proporcje mają zastosowanie wszędzie. Nawet tak drobne i pozornie nieistotne elementy jak okulary, zegarek czy krawat mogą cię wizualnie pomniejszyć. Za długi krawat, który znacznie wystaje poza linię paska, kojarzy się z dzieckiem, które chce naśladować swojego tatę. Za krótki krawat również źle wpływa na odbiór całości, tym razem kojarząc się z wujasem z wesela. Dlatego najlepiej zawsze się trzymać bezpiecznej długości do początku pasa. Obecnie na rynku jest mnóstwo zegarków o dużej średnicy. Jeśli masz masywny nadgarstek, niezależnie od wzrostu, to możesz się na takowy zdecydować. Jednak w sytuacji, kiedy założysz ogromną busolę na drobny nadgarstek, to będzie to kłuło w oczy i w odbiorze lekko cię pomniejszało, bo proporcje zostaną zaburzone. Lucyfer, jakbyście wierzyli w szatana, to byście mieli coś takiego, patrzcie, widzicie to? Podobnie negatywny efekt uzyskasz przy za szerokich i ogólnie za dużych oprawkach okularów. Tyczy się to tych przeciwsłonecznych, jak i korekcyjnych. Masywna oprawa wystająca poza obrysk głowy automatycznie może skojarzyć się z dzieckiem, które przymierza rzeczy należące do rodziców, podobnie jak w przypadku za długiego krawata. A jeśli masz problem z tym, jak dobrać okulary, to tutaj pojawi się odnośnik do filmu, w którym wszystko wytłumaczyliśmy. Unikaj obszernych okryć wierzchnich. Zasada ta ma zastosowanie oczywiście głównie podczas zimniejszych miesięcy. Plus nadal najważniejsze jest jednak to, żeby było ci ciepło, jednak komfort termiczny można uzyskać na kilka różnych sposobów. Duża puchowa kurtka albo obszerna parka nie zawsze jest jedynym rozwiązaniem, ale na pewno jest takim, które możecie wizualnie pomniejszyć. Właśnie ze względu na swoją nieproporcjonalną grubość. Naturalne tkaniny, takie jak wełna, szczególnie wełna merino, oraz stosowanie kilku warstw sprawią, że nie zmarzniesz i przy okazji nie będziesz wyglądał jak Ludzik Michelin albo Louis Anderson z kreskówki Świat według Ludwiczka. Zmień fryzurę. Krótko przystrzyżone włosy albo fryzury, które mocno przylegają do czaszki, siłą rzeczy kończą się tam, gdzie twój naturalny wzrost. Nadanie im jednak odpowiedniej długości, kształtu i objętości, jeśli twoje włosy oczywiście na to pozwalają, to dodatkowe centymetry pozytywnie wpływające na postrzeganie twojego wzrostu. Standardowo odradzamy wybieranie skrajnych rozwiązań i przeobrażanie się w tak zwanego pędzlaka albo decydowanie się na najwyższego możliwego irokeza. Hej, co to za przystojniak? Jest jednak sporo klasycznych i popularnych męskich fryzur, które idealnie się do tego zadania nadają. Może to czas, żebyśmy przygotowali przegląd najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych? Jeśli z chęcią obejrzałbyś taki materiał, to koniecznie daj nam o tym znać w komentarzu. Noś buty, które mają obcas. Na koniec zostawiliśmy najprostszą poradę, która realnie dodaje 3, czasem nawet 4 cm wzrostu. I nie chodzi tu o jakieś fikuśne, podwyższające wkładki do butów czy creepersy na pokaźnej platformie, albo bikiniarskie buty na grubej slonie. Od po prostu męskie obuwie, które od zawsze występowało z obcasem. Eleganckie półbuty mogą ten obcas, jak i całą podeszwę mieć bardzo płaskie, co wygląda tanio, słabo i nie wpływa wizualnie na twój wzrost. Ale klasyczne fasony jak najbardziej zdadzą rezultat. Różnice możesz zobaczyć na zdjęciu i nawet jeśli nie dla efektu wzrostu, to dla samej estetyki obuwia warto wybierać takie modele jak ten po prawej. Oczywiście nie tylko eleganci mają tutaj pole do popisu. Trapery, casualowe trzewiki czy buty za kostkę, które odnajdują się w wielu różnych stylach, jak na przykład sztyblety, dadzą dokładnie taki sam efekt. Zwróć jednak uwagę na kształt nosków butów. Te, które będą kwadratowe, nadmiernie szerokie albo bulwiaste, zaburzają naturalnie zwężającą się linię nóg i mogą cię przy okazji wizualnie lekko skrócić. Tych 10 porad w zupełności wystarczy, żebyś wydawał się trochę wyższy. Jest jednak jeszcze jedna, możliwe, że najważniejsza, o której wielu mężczyzn przez swój styl życia zapomina. Być może nawet teraz, kiedy oglądasz ten film na ekranie swojego komputera lub telefonu, popełniasz błąd, który skraca twoją sylwetkę. Garbisz się. Garbaty! Garbaty! Zwieszona do przodu głowa, wysunięte do przodu ramiona i okrągłe plecy.
wyprostuj się. Stań przed lustrem i zobacz, jak wiele to zmienia. Wiem, że garbienie się jest wygodne i często się o tym zapomina. Część osób nawet nie wie, jak poprawnie siedzieć przy biurku, albo ma je niedostosowane do swoich warunków fizycznych. Niemniej jednak, kiedy zaczniesz zwracać na to uwagę, to z pewnością po czasie twoja sylwetka ulegnie poprawie. Dorzuć do tego garść pozostałych porad i efekt masz gwarantowany. Oczywiście nie musisz starać się implementować wszystkich 10, bo często nie jest to możliwe albo sprawiłoby, żebyś zwariował i przestał cieszyć się tym, co dają ulubione ubrania. Finalnie to jest najważniejsze, żebyś po prostu czuł się ze sobą dobrze i tego ci życzymy. W tym materiale to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.